14 już Spartak Jadzie wziął udział w reprezentacji 10 drużyn z wieląskich przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Organizatorzy tej bardzo popularnej imprezy zadbali o każdy szczegół. Po uroczystym rozpoczęciu musiała odbyć się prawdziwa sportowa rozgrzewka. Pojawiły się również nowe konkurencje sprawnościowe, ale nie tylko. Jest jeszcze inna nowość. Jaka? W poprzednich latach brały udział w Spartakiadzie dzieci 6-letnie. W tej chwili są to dzieci 5-letnie, więc też pod tym kątem to musi wszystko ulegać zmianie. Staramy się wszystko przewidzieć. Mam nadzieję, że nam się to udaje. Natomiast wiadomo, że to jest jak gdyby no, impreza żywa, aktywna, więc zawsze może coś się zdarzyć. Staramy się przewidzieć wszystko. Staramy się, żeby właśnie też rodzice jak gdyby byli współuczestnikami tej Spartakiady. I pierwszym takim znamionem tego współuczestnictwa jest to, że prosimy o kibicowanie, o doping głośny, żeby te dzieci czuły się, że ktoś za nimi stoi, że rodzice są zainteresowani. Wspierają ich z tych trybun, mimo że nie są obok nich. Nad całością czuwało kilkuosobowe jury, trenerzy, ratownik medyczny oraz opiekunowie poszczególnych reprezentacji. Dzieci były bardzo zaangażowane w wykonywanie zadań, doskonale radziły sobie z pokonywaniem tunelów, skokami, biegiem, torem przeszkód oraz rzutami do celu. Nauczyciele przygotowujący drużyny włożyli bardzo wiele serca w treningi swoich podopiecznych. Poza tym dodawali otuchy swoim małym sportowcom. Jesteśmy ze szkoły podstawowej w Masłowicach, oddział przedszkolny. Dzieciaki są sprytne, pomimo tego, jak pani tu powiedziała, że 6-latki były w poprzednim roku, w tym roku są 5-latki, ale są równie sprytne, także nie było problemu. Motywacja jest duża u takich dzieciaków, bardzo chętnie. Także chcą jeszcze dbać o swoje zdrowie, tak, żeby aktywnie spędzać czas. Dzieci w pełni się angażują. Widzę, że jest też nawet konkurencja, stres widać po dzieciach. Proszę powiedzieć, a syn jak na to patrzy, przeżywa, widać coś? No na początku tak, takie coś nowego było dla niego, a teraz już się troszeczkę nudzi, bo zmęczony. Sam by chciał pewnie wziąć w tym udział w tych zawodach, co? Pewnie tak. Tak? Uśmiecha się. Pewnie, żeby chciał. Na podium stanęło publiczne przedszkole numer 4, drugie miejsce zajęło przedszkole numer 3, trzecie miejsce zajęli gospodarze. W tych zawodach nie było jednak przegranych, ponieważ wszystkie dzieci otrzymały nagrody rzeczowe. Emocji nie brakowało również na trybunach, gdzie całe rodziny kibicowały swoim pociechom. Dłuższa relacja ze Spartakiady. Do zobaczenia w Short Pressie.